Ilona Januszewska, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Republika po południu. O spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z liderką białoruskiej opozycji, a także o tym, czy szczepionki na COVID-19 będą jeszcze w tym roku oraz o rekonstrukcji rządu. O tym wszystkim porozmawiamy sobie dzisiaj w programie Republika po południu. Witam Państwa serdecznie i zapraszam. Dziś odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderką białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanouską. Zobaczmy relacje z tego wydarzenia. Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów, którzy potrzebują pomocy w ramach naszego programu Solidarni z Białorusią. Pomagamy osobom represjonowanym. Staramy się wspierać środowiska białoruskie, które niosą tę pieśń wolności na Białoruś, walczą o demokratyczną, wolną, suwerenną Białoruś. To właśnie te cele, również co warto podkreślić, połączyły wszystkie siły polityczne w Polsce we wsparciu białoruskiego narodu, w walce o utrzymanie suwerenności, o respektowanie praw narodu białoruskiego wyrażonego podczas ostatnich wyborów, o organizację wolnych wyborów pod nadzorem międzynarodowych instytucji. Polska wezwała już wkrótce po sfałszowanych wyborach o spotkanie Rady Europejskiej. I ta Rada Europejska spotkała się i wyraziła swoją jednoznaczną opinię. Cała Unia Europejska wspiera naród białoruski w jego prawie do wyrażenia swojej woli. Do tego spotkania jeszcze wrócimy na naszej antenie, a teraz pragnę przywitać wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani minister, sytuacja wygląda tak, że jak na razie dostajemy informacje, dostajemy dane, że jest mniej zachorowań na COVID-19 pomimo powrotu do szkół. Przed tym powrotem do szkół było wiele obaw również, szczególnie ze strony opozycji. Natomiast na razie dane mówią o tym, że na 9 września przybyło 421 przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło 11 osób. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia, te dane jeszcze kilka dni temu były inne, ponieważ według tych danych było 700, 600 czy też 800 przypadków. Czy to już teraz te dane, czy ten wskaźnik będzie spadał? Czego możemy się spodziewać, pani minister? No rzeczywiście obserwujemy z zaciekawieniem, jak będzie wyglądała kwestia zachorowań, szczególnie tutaj w drugim tygodniu września. Na pewno będzie to powiązane z uruchomieniem już w pełnym takim dotychczasowym trybie szkół. No zadowalające są te dane, które do nas teraz docierają, bo rzeczywiście ilość tych identyfikowanych zakażeń jest mniejsza. No niemniej jednak mamy pełną świadomość, że może pojawić się w większej skali liczba tych zakażeń, no bo wiadomo, wracają dzieci ze szkół, z różnych środowisk, po wakacjach, więc może wystąpić zwiększona liczba zakażeń, ale wierzymy w to, że te zasady, które zostały opracowane, które zostały przekazane do dyrektorów szkół, do wychowawców, jak również do rodziców, będą przestrzegane, a to z kolei gwarantuje bezpieczeństwo dzieci w szkołach, a tym samym też nie powinno sprzyjać transmisji koronawirusa. Więc sytuacja jest dynamiczna. Cieszymy się, że te wskaźniki poprawiają się, ale też to nie zwalnia naszej czujności. Obserwujemy nadal, jak będzie wyglądała sytuacja w całym kraju. Pani minister, a propos szkół, jakie głosy do pani docierają ze strony nauczycieli, ze strony dyrektorów szkół, czy też samych rodziców? Jak dba się o te zasady? Jak one są przestrzegane? Może tak?
No muszę tutaj z radością stwierdzić, że w większości szkół te zasady są przestrzegane. Mimo takich bardzo niepokojących sygnałów, które docierały do nas jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, szczególnie, no nie ukrywam, ze środowisk, które są nam nieprzychylne, mimo tych wszystkich jakichś takich prognoz, okazuje się, że szkoły są przygotowane, wytyczne zostały opracowane, są wprowadzone w życie, nauczyciele je przestrzegają, są pewne procedury, które działają, a najważniejsze, że dzieci są już wyedukowane, wiedzą, że od nich tak bardzo dużo zależy i przestrzegają tych zasad. Obserwujemy coraz więcej dzieci w szkole, które no, zakładają maseczki, mimo że takiego nakazu nie ma. Obserwujemy, i to bardzo dobrze, że dzieci przy wejściu do szkoły, przy przemieszczaniu się z klasy do klasy myją ręce, dezynfekują ręce. Także te nawyki, o których mówiliśmy od początku epidemii, zostały wpojone i to bezpośrednio na pewno zmniejsza ryzyko koronawirusa. Chcę podkreślić, że na ponad prawie 49 tysięcy szkół, placówek szkolno-wychowawczych w tej chwili zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym bądź też hybrydowym w około 30 do 40 szkół, więc to w placówkach. Więc naprawdę ta skala tych szkół, które przerwały ten tradycyjny tok nauczania i przeszły na te formy, które zresztą były przewidziane dla takich okoliczności, jest naprawdę niewielka. Więc to świadczy o tym, że system został przygotowany, procedury są stosowane i miejmy nadzieję, że nadal będą te wytyczne stosowane tak, aby dzieci w szkole czuły się bezpiecznie. No właśnie, pani minister, a propos tego bezpieczeństwa, ja również rozmawiam z rodzicami i z nauczycielami. Nauczyciele mają też uwagi, no, mają do tego prawo i oni mówią o tym, że dobrze by było, gdyby każdy z tych nauczycieli, żeby usprawnić pracę szkoły, bo czasami to pani woźna w szkole stoi i też bada temperaturę dzieciom, które przychodzą, dobrze by było, gdyby być może samorząd, a może rząd, kupił każdemu nauczycielowi termometr, który by pozwolił badać temperaturę dzieciom, a przyspieszyłby również rozpoczęcie lekcji. Jak pani skomentuje takie propozycje? Znaczy, każda szkoła jest wyposażona w termometry. Podkreślam, że w szkołach działają gabinety profilaktyki, w których funkcjonują pielęgniarki szkolne, które takie gabinety są wyposażone w podstawowy sprzęt, który jest niezbędny przy diagnozowaniu między innymi tego typu problemów zdrowotnych. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, abyśmy uświadamiali również i rodziców, i dzieci, młodzież, że w przypadku, jeżeli zidentyfikują u siebie jakieś objawy typu katar, temperatura, czy poczucie nawet takiej wyższej temperatury, kaszel, to należy to natychmiast zgłaszać, bo to wyeliminuje właśnie możliwość transmisji wirusa. Temperatura jest jednym z objawów, które mogą sygnalizować, że doszło do zakażenia koronawirusem, ale również takie właśnie objawy jak katar, kaszel, czy jakieś takie no, nawet małe, subtelne duszności mogą powodować, że możemy już powziąć podejrzenie, że może to być koronawirus i w związku z tym należy już przystąpić do tych procedur, które są przewidziane, czyli telefon do lekarza rodzinnego, rozmowa, telewizyta, ewentualnie później decyzja o skierowaniu na badanie. Środki, które umożliwiają nam zachowanie bezpieczeństwa w szkole, są zapewnione. Przypomnę, że minister zdrowia w dużej mierze dostarczał do poszczególnych szkół środki dezynfekcyjne, maski, przyłbice, tak aby pracownicy szkół mogli przestrzegać tych zasad i myślę, że przestrzeganie czy stosowanie tych wszystkich procedur, o których mówimy, zagwarantuje bezpieczeństwo. Pani minister, ja zacytuję teraz pewne słowa. Boimy się, żeby nie było komunikacji zagrożeń, kumulacji zagrożeń, żeby wirus grypy nie spotkał się z wirusem SARS-CoV-2, żeby nie było problemów diagnostycznych, mówi szef inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Natomiast to rok szczególny, powinniśmy pamiętać o szczepieniach przeciwko grypie. No właśnie, i teraz też powstaje taka dyskusja, czy się szczepić, czy nie. Są antyszczepionkowcy, mówią, że się nie będą szczepić. Tylko jak wytłumaczyć teraz wszystkim, że
to w imieniu dobra nas wszystkich, że tutaj chodzi już nie tylko o nas samych, ale również o to, żeby usprawnić także w pracę tych ośrodków, przychodni czy też Ministerstwa Zdrowia. Tak, rzeczywiście sezon jesienny niesie za sobą zwiększoną zachorowalność na grypę. To już doświadczamy od wielu, wielu lat. I teraz nałożenie się tych dwóch infekcji może spowodować trudności diagnostyczne, ponieważ objawy grypy wywołanej zupełnie innym wirusem, a objawy choroby COVID mogą być porównywalne. Dlatego ważne jest, abyśmy rozróżnili. I tutaj zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia zostały opracowane procedury, które będą stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie pacjent zgłosi się z tego typu problemami, będzie miał przeprowadzoną wizytę w formie telewizyty za pomocą komunikatora i lekarz rodzinny po przeprowadzeniu wywiadu będzie decydował, jakie dalsze postępowanie powinno być zastosowane. Lekarz rodzinny tutaj będzie też decydował, czy należy wykonać test, czy nie, aby zróżnicować. Kwestia, o której pani mówi, kwestia odporności naszej jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o walkę w ogóle z epidemią grypy, ale również i z epidemią koronawirusa. Zachęcamy oczywiście wszystkich naszych mieszkańców naszego kraju, aby się szczepili. Przypomnę, że minister zdrowia podjął decyzję o finansowaniu 100% dla z ryzyka, czyli z grupy ryzyka, czyli seniorów powyżej 75 roku życia, jak również pracowników ochrony zdrowia. Te szczepionki będą refundowane. Na pewno one pomogą nam w tej walce z epidemią, bo chociażby właśnie zachorowanie na grypę będzie w mniejszym stopniu, w związku z tym identyfikowanie choroby COVID będzie łatwiejsze. Ale ja również apeluję i proszę wszystkich państwa, abyśmy zaczęli dbać o swoje zdrowie, wytworzyli sobie taką naturalną również odporność, czyli wysypiajmy się, dobrze się odżywiajmy, dobrze, to znaczy spożywajmy dużo warzyw, owoców, wysypiajmy się, tak jak powiedziałam, i prowadźmy aktywny tryb życia, uprawiajmy sport oczywiście. Pani minister, ja również dołączam się do tego apelu, dobrze się odżywiajmy, warzywa i owoce, na pewno wyjdzie nam to na zdrowie. Bardzo pani dziękuję, musimy niestety kończyć. Państwa i moim gościem była wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A już za chwilę, za kilkanaście minut dosłownie, moim gościem będzie politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, pan Jacek Ryginia-Zacharski. Do zobaczenia.